Skoczeń. Witam serdecznie, moim gościem Krystian Skoczeń, Stal Budnawojowa. Witam. Nieco inna sytuacja, zaprosił mnie do wywiadu, chciał, żeby to wróciło do tamtych czasów, kiedy w taki sposób rozmawialiśmy. Może być, Krystian. Dzisiaj wygrywacie 3-2 i pokazujecie, że Stal Bud rzeczywiście jest tą drużyną pucharową. Specjalne nakłady sił na te rozgrywki pucharowe i to się właśnie przekłada na wyniki wasze. No w zasadzie w lidze poszło nie za dobrze. Teraz mamy kilka wzmocnień w składzie, jak widać też gra wygląda lepiej. No końcówka ligi też nie była najgorsza, no bo dwie wygrane, teraz kolejne dwie w pucharze. No mierzymy jak najwyższe cele w pucharze. Chcemy pokazać jeszcze, że Stal Bud jak spadł do drugiej ligi, tak w pucharze jeszcze coś pokaże. Dwa mecze za wami, jeszcze jedno spotkanie, ale jesteście tak naprawdę liderem tej grupy i spore szanse tak naprawdę na awans do właśnie tej kolejnej rundy. No już teoretycznie mamy awans z pierwszego miejsca, jak liczyliśmy przed meczem. Stwierdziliśmy, że ten mecz musimy wygrać. Następny już będziemy grać po prostu for fun, no bo i tak z pierwszego miejsca wyjdziemy. No to pięknie, fajnie, że to liczycie. No właśnie, Puchar Ligi, dlaczego tak bardzo tutaj celujecie mocno w te rozgrywki? W zasadzie ja w tamtym sezonie nie grałem z chłopakami, bo grałem w innej drużynie. Ale może jest niedosyt po tamtym sezonie, bo bardzo blisko, no tam był taki na styki mecz, przegrali chłopaki, no i może teraz po prostu chcemy no pokazać, że jednak finał może Stal Bud zdobyć. No nie ukrywam, że chciałbym, żeby drużyna, chociaż nikogo nie faworyzując, chciałbym, żeby drużyna z niższej ligi, z tej pierwszej, a szczególnie wy, gdzie rzeczywiście sezon mieliście na Orliku trochę ciężki, pokazała, że puchar to też inna strona medalu i potraficie rywalizować, no choćby nawet w tym pucharze. No puchar, no to puchar, no. Coś mogę powiedzieć, mnie też dużo na lidze nie było, bo miałem wyjazd, także też, no może przez to w lidze poszło średnio, tak samo chłopaki często nie mogli, no bo tak samo każdy pracuje. Okres wakacyjny dla nas jest też ciężki, my na hale się też przygotowujemy, no bo teraz w Ekstraklasie, no to tam też będzie już lepiej. No to super, że się przygotowujecie. Ciężko tutaj było, powiem Ci, że odzwyczaiłem się. No powiem Ci, że ja też dawno do wywiadu nie byłem, dlatego chciałem Ciebie tutaj zaprosić, bo tak to mi się stresowało sam. Nie ma problemu, Żuwik, dziękuję za wywiad.